Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Samotnych Rolników. Jest dzisiaj ze mną Friko. Cześć i czołem. A dzisiaj będziemy sobie, wiem, że trochę za dużą kosiarkę wziąłem, ale będą sianokosy. Jak to śmiesznie wygląda. Bierzemy Śmiesznie, naszą nie śmiesznie, 60. ale robotę robi. No bo jest dobre. Czekaj, czekaj, sobie szyby otworzę, bo strasznie gorąco. Upał Idę dzisiaj konkretny, podgrzebać. konkretny. Dobra. Ole ruszył. Powiem mu. Ty chyba oleju nie ma, wiesz? Widać, mam czterocylindrowy silnik. Nie, no niby wszystko jest. Kurde, dobra, zamkniemy to i jedziemy dalej. Nie patrz na to, dopóki jedzie, to jest dobrze. Jak stanie, to wtedy będzie się martwił. Jo. Wtedy to będzie. Halo, Maciej? Ale trapsko urosło. O, wszystko zautomatyzowane. Ale chyba noże nie są ostre, ale nie jestem pewien. Tempo jak i właściciel pewnie, co? No jak? Byłem jak właściciel. Ale robi robotę. No to najważniejsze. Najpierw sobie w drodze skoszę ten kawałeczek. Nie no, ci powiem, jak 60 jedzie tą kosiarką 17 na godzinę. 18. A zużycie paliwa to jest 14 litrów na hektar. To ona na pewno kosi? 21 już. A to jest pod górkę. Kurwa ty, to wirnik w baku się robi. Nie wiem, Ja zrobię może sobie to przecież. zadzwonię. Do kogo będziesz dzwonił? No zadzwonię tam, do wiesz, żeby ci oleju napędowego wwieźli. Nie trzeba. I ogólnie sobie Panie... takie dwie łąki zrobiłem, widzisz? No widzę, widzę. Widzę, jak gada. The best, kurwa. Widzę, widzę. Ja pierdzielę. Już sianokosy, a to jeszcze nie zaorane. To przecież ja z boku siedzę. Tak. Na kosiarce kamienie wybieram. Kurwa. Dobra, dwa wdechy i ogar. Nie no, ale może tam gdzieś siedzisz, jak mam dziurę w podłodze. To ci mówię, że na kosiarce siedzę z przodu i kamienie wybieram. Ale Nie kosiarkę mam widzisz z mnie? tyłu. U mnie widać, że z przodu. Ty kurwa chyba tyłem jedziesz. Właśnie, no to ci, ale jak... Ja pierdzielę. Ojejś. Przepraszamy za błędy. Wszystko się naprawi. No a jak? Linki do napraw w opisie. Do czego? Do napraw. Do naprawy. To nie złe naprawy. Ale możecie zobaczyć, jakie będą linki. No do napraw, nie? Firma Tur. Toksyczne unikanie robót. Ja pierdolę, co ty masz za nazwy? Firma Tur. Ale zobaczycie. Będą ogólnie chyba 3 albo 4 części z sianokosów. Pierwsza to będzie koszenie, czyli właśnie te roboty, co teraz robimy. Potem co Robisz. będzie? Chyba kosze, no siedzisz na kosiarce, nie widzisz jak tam No trzepie? toć widzę, no toć Boże. No. Chyba tak się kurzy, że praktycznie nic nie widzę. Dałeś mi takie kurwa przyciemnione okulary. Jeszcze w masce do spawania jeżdżę, bo nic innego nie miałeś na warsztacie. To nieźle. Wytrawę mi podpierdolili. Ej. Jaka Co się... kupa się zrobiła. Jaka kupa? Kupa trawy. Rozumiesz, że... Narobiłeś portki? Nie, zobaczysz na nagraniu.
Przez cały czas mi nie zbierało trawy, a pod koniec się wysrało. No bo jadło, 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 długo nie jadło i się ożygało. Posrało się po samą szyję. No jak co ja mówiłem, druga część to będzie chyba przetrząsanie. Trzecia będzie zgrabianie. Czwarta będzie... balotowanie. Dokładnie. Tylko, że musimy jeszcze do sklepu tam w wiosce podjechać. Bo coś nam ta SIP ma przestała działać. A nie ma a sensu naprawiać. Słuchaj, ja tam mam układy, no. To mi tam podjedziesz tam, coś. Nie ma problemu. No, to dobrze. Tam zadzwonię do Basi, Basia zna krychę i będzie gitara. Basia zna krychę. No, a krycha zna Janka. To dobrze. No właśnie. Tak ma być. To jest podstawowy związek buraka cukrowego. Z motopompą. I znowu chyba się zbiera na kupę. O Jezu, co ja dzisiaj odśpałem. Grunt to, żeby widzom się spodobało. Jo. A reszta to. Psiko, a ty grasz w niebieskiego wieloryba? No, ja już mam ostatnie zadanie dzisiaj. Walę się na dziurę, pierdolę to. Pakuję walizę i spierdalam. To jest. Tu blisko to, kurwa, nie wiem, tak myślę, żeby... Ale no ja wiem. To mówisz, że niebieskiego wielorybka byś się pograł. Które... Ci mówię, że gram. Który dzień już? No ostatni. A ja myślałem, że miesiąc. A ty siano kosisz, tak? Siano kosisz. Tak? Trawę koszę. No właśnie, siano się nie koszy dla niepełnosprawnych. O pierdoli, co on dzisiaj śpał. No, udany chłopak. Dziękuję. Jak ty chyba od Henryka jesteś, ta? Nie, od tego, od Rafała. Tak? To nie jest... Znasz Rafała? Nie. Też go nie znam. A dzisiaj mnie psuł. Na obiad. Ale dobry z koguta. Z koguta. Ale ci powiem, że w ogóle żadnego oczka tłustego nie widziałem. A puścił ci oczko? Nie, no bo on już nieżywy jest. No ale w ogóle tłusty nie był. A wiesz czemu? Czemu? Bo to był kogut policyjny. Ja pierdzielę. Tam ci idzie zajeżdżać? Co? Paliwa starczy? A, 49 litrów. No. Ostatnio jeździliśmy Ursusem 1614 i na styk. A czym to się je? Co mówisz? A czym to się je? No, rosół się je łyżeczką. No ale te 16-14. To jest ciągnik. To jest jakaś pozycja w pornusie? O ja pierdzielę. Afriko, co z ciebie wyrośnie? Wierzba na... sośnie. Wierzba na sośnie. Jak Friko taki chętny, to jeszcze przetrząśniemy troszkę. Przetrząsaj. Widzieliście kiedyś jakby tak Ursus siedział? Patrzcie to jak on... On wariat na sterydach. To cię coś brał na pewno. No jak on chyba pod wpływem. Ja? Nie. Całkiem normalny. Mhm. Tylko jak byłem mały, to spadłem z dywanu na podłogę. Przykra historia.
Dobra. Ja to tutaj gdzieś sobie odstawię na farmie, widzicie, że się tu straszny burdel robi. Burdel na kółkach, jak zwany. A, tak zwany burdel na kółkach. Jaki gospodarz? Takie gospodarstwo. Ale żeś podsumował. Ale jeden z lepszych Ursusów wam powiem. Jeden z lepszych Ursusów to jest. Polecam, polecam. Link w opisie. Nie, nie dam, bo powiedzą, że... Jakby ktoś chciał, to mogę mu wysłać, ale jakby ten... Ktoś mówią, że niby... Zmieniam linki, że niby zarabiam na tym. Kto tak mówi? Są tacy ludzie. Bo no jacy? Bo na tym się zarabia, nie? Chuja się zarabia tam. Zarabia się tylko pieniądze własnymi rękoma, a nie tam przerabianie jakichś linków. Przerabianie jakichś... Piku... Ty Żydzie. Tak! Taka sytuacja. Taka sytuacja? Taka sytuacja. A powiedz mi, co tam porabiasz teraz? Teraz ogólnie? Mhm. Palę i sram. Nie no, ogólnie to... No siedzę. Siedzę i czekam w poniedziałek, żeby do pracy lecieć. Lubisz pracować? No trzeba pracować. Ja to wolę imprezować. Ja lubię się opierdalać. No właśnie, no to ci mówię, że możesz się wpiąć do firmy Tur. Co to było? Zaznaczenie? To... Toksyczne unikanie robót. No właśnie, toksyczne unikanie robót. Ile już mamy minut nagranych, prezes? Ja tam nie wiem, nie patrzę na ten... Nie wiem, kalkulator. Fajnie się gada, spoko się gada. Będą z tego zajebiste szoty. Funnymoments.pl Wita. Tak, bo odjechałem z podniesionym sarką. Te jak tak będziesz robił, to ty na firmę, to ty nie zarobisz. Po co mi firma? Wystarczy mi friku. Ty kurwa. A co ja kurwa, sponsor? Caritaspolska.pl? Nie, no przecież ty lubisz robić, to ty będziesz starsza zrobił, 27 na godzinę. Co ty pierdolisz, 48 na 7 tygodni. Tylko. Tylko 48 na 7 tygodni mówisz? No, po co się, wiesz. Ciapate przyjdą i będą za grosze zapierdalać w Polsce. A później się ich zakopie. Ogólnie to bardzo... A mogę... No. A mogę kogoś podzdrowić? Możesz kogoś podzdrowić. Pozdrawiam ciebie. O nie, jak mi miło. A wiesz... Nie! Ja też jedną osobę podzdrowię. Podzdrowisz kogo? Podzdrawiam ciebie. O kurwa. To ja chyba, wiesz... Ja się chyba popłaczę. Nie. Przepraszam. Nie no, kurwa. Piąteczka i do przodu. Ogólnie. Jebać hejt. Właśnie. Jak się komuś nie podoba, to tam nawet niech drzwi. Nie... Niech nie dodaje zbędnych komentarzy, bo... Źle to się może skończyć. Wyzwiska, te sprawy. Po co to komuś? Jak się nie podoba, to w ogóle nie oglądać. Ominąć szerokim łukiem. Ominąć szerokim. Jak to niezłe omijanie? Ole górka. Normalna? Nie wiem, ile już nagrywałem. A to by mi się bardzo przydało. Jak myślisz, ile już nagrałeś? Nagrałem. Z 15. Uuu, to jeszcze trzeba jeździć. Jeździ. No, do 20 minimum. By można robota było więcej reklam wrzucić. Rzucaj reklamy, sponsoruj kurwa. Reklamy, bierz pieniądze. Każdy to robi. Bierz pieniądze i spierdalaj kurwa. Walić to wszystko.
Ogólnie Maciej powiedział, że on nie lubi takiej roboty i uciekł mi z gospodarki. Teraz O kurwa. muszę zatrudnić nowego murzynka i teraz wziąłem sobie frika na testy i zobaczymy. Ja się sprawdzę na pewno. Tylko jest jeden problem. Mi zależy na tej pracy, naprawdę, szefie. Bardzo mi zależy. Słuchaj, ja jest jeden problem. Riko nie ma komputera. I trzeba mu właśnie zasponsorować komputer. Niestety. Link do donate'u w opisie. To bym się śmiał, jakby ktoś wysłał 3000. Nikt by nie wysłał, co ty pierdolisz. To ja bym tego nie wziął. Wzięło cię, to bym oddał, ja mam komputer, kurwa. Co ty gadasz? Ja mam komputer. Jakiego ty tam masz pracka, się pochwal. Nie będę się chwalił muzeum, co ty kurwa. Możesz sobie do Warszawy jechać jak chcesz. Mówisz, że taki stary? Ci powiem, że tak. Ale... Edis pójdzie, live'a bym odpalił, farming bym odpalił. U mnie to właśnie też tak na styk wszystko. Tylko 17. Ciężko, bardzo ciężko. 17 u ciebie ciężko idzie? No. U mnie też jakoś idzie, tam 1080 im renderuje. A nie zawsze zależy, jak mam czas, nie? No ja tam nie wiem, co ty robisz po nocach. No, koleżanki przychodzą i w ogóle. 13 plus. Być może. Ale mówisz, że lubisz. Lubię. No, to ten, nie? Mówimy się na późniejszą godzinę. A czy lubię się bzykać? O co ci chodzi? Ja bym potrzebował takiego do firmy. Hola hola, jestem zajęty. Tak? No pewnie, że tak. Nie stać cię na mnie. 5 zł na godzinę? Nie ma takiej możliwości. Jak to nie ma takiej możliwości? Nie ma takiej możliwości, zwalniam się kurwa w trybie natychmiastowym. Aż mi się przykro zrobiło, friku. Ujęła mnie twoja historia. Jej, bo już mi się to męczące zrobiło, to już źle, nie? Ale jak z tobą gadam, to cały czas się chce jeszcze jeździć. Nie no, za dużego nie ma co wpierdalać. Bo później wiesz, się nudzi. A lepiej krótki, szybko i z 15 minut i do widzenia. No właśnie się pytałem, ile już nagraliśmy, a friku mi nie umiał. No nie wiem, no myślałem, że ty, ja to wiesz, siedzę sobie na TS-ie, patrzę, tu te kropki przeskakują. 1, 2, 1, 2. I se gadam, kurwa. A która teraz podskoczyła? Moja. Ojej, piku. Ogólnie jak ktoś chce zobaczyć, jak tą wielką górę tam będziemy roztrzepać, będziemy roztrzepiwali, czy jak to tam odmienić, to zapraszam na kolejny odcinek. Ten odcinek będziemy kończyć, tak jeszcze tu jeden przejazd zrobię, żeby to jakoś zostawić. Bo trzeba... Łapeczka w górę się należy. A ja teraz jakiś takie coś obczaiłem. Fajny komentarz. No, na przykład Riko. Riko za 5 zł się sprzedał. O, też fajny komentarz. I ten. Takie fajne animacje ogarnąłem, wiesz? Zostaw lajka, zostaw suba, wiesz? Nie wiem, czy widziałeś, czy nie? Nie, no, ty to wiesz, na razie to mnie nie interesuje. Bo ja to wiesz, ja jak pierdolnę, to z grubej parówy. Jak wykurwię, to internet huczy. No. Widzicie. Cały friku. Ale troszkę mam w ogóle... Nie, no. Zobaczycie na kolejnym odcinku. Jadę do końca, odstawię przetrząsarę na bok, ale już i tak trochę chwyciłem. Tak, wy widzieliście, co się będzie działo, jak my tą większą będziemy czepać. Także, żeby nie przegapić tego momentu, zachęcam do zostawienia suba. Na dole, wiecie, taki czerwony guzik. Lajka i pierdolnijcie fajnym komentarzem. O, jeszcze możecie tego, jak mu tam. Notre Dame, nie?
Notre Dame? Wiesz co to jest Notre Dame? Nie. No dzwon. A, no i pierdolnijcie w dzwon. Tylko nie rozcielny, tylko w janku dzwonka. To zabrzmiało. Dobra, Ika, bo dobre. Nie, bo tam nie mam bramy otwartej. Chciałem, wiesz, wyjechać jedną i powiedzieć, że wróciłem drugą i że nigdzie nie byłem. A teraz wam pokażę, co się robi, jak się nie idzie zbierać. A nie, myślałem, że to tak pójdzie, że... I będzie to... Dobra. Też kubkę zrobił. Przetrząsarka dużą robotę robi. Niby taka mała, leci równo. Pamiętaj o tym, pamiętaj. Ale każda dziewczyna ci to powie. Mały, ale wariat. Wiem coś o tym. O. Uderzył czy nie uderzył? Nie uderzył. Dobra, także trzymajcie się wszyscy. Dzięki za oglądanie. Był dzisiaj ze mną Friku. Elo. No to trzymajcie się. Cześć. Piąteczka. Yeah.